Siemanko, ja jestem Technokrata i dzisiaj przychodzę do Was z takim unboxingiem, że głowa mała, bo mam tu artefakt, ja wiem co to jest, ale w życiu jeszcze tego na oczy nie widziałem i powiem Wam szczerze, totalnie nie mogę się doczekać, więc już bez zbędnego przedłużania przejdźmy do unboxingu takiego czegoś jeszcze Wy też nie widzieliśmy. Ja nawet nie wiem, czy ktokolwiek zrobił o tym recenzję, bo powiem Wam szczerze, ja nigdzie nie widziałem. Słyszałem o tym przecieki już dawno, ale w końcu jest. Mam nadzieję, że to to. Mam nadzieję, bo podejrzewam, że to jest to. Dobra. Folia jest. Folia jest, dużo wypełniacza. Oh yeah. Oh yeah. Nie wiem, czy już widzicie, to tutaj się nam wyłania. Wyłania nam się Intel Arc. Ale Predator! I nie dość, że to jest karta Intela w moim wykonaniu po raz pierwszy, więc trzymam artefakt, który jest podwójnym artefaktem. Raz, że Intel Arc A770 po raz pierwszy w moich rękach. Znaczy A770, tą referencyjną od Intela, to ja trzymałem, ale bardziej jara mnie to pierwsza karta graficzna w wydaniu Acera z ultra ciekawym chłodzeniem. Naprawdę mega byłem ciekawy tej karty. Jak osobiście sam na przykład nie robię takich newsów typowo produktowych, że wiecie, wychodzi jakiś produkt, ja nie robię zazwyczaj z tego tech newsa, ale na przykład ta karta była u mnie na tech newsie, bo naprawdę się nią mega zainteresowałem, więc już teraz przejdźmy do odpakowania. Fajnie zapakowana, jakby większość kart graficznych jest pudełko w pudełku. Tutaj mamy takie ściągane pudełko. To nie jest częsty zabieg, jeżeli chodzi o karty graficzne, więc ciekawe. No i mamy same pudełko. Nie jest ono duże i to jest no plus, że karta graficzna jest całkiem zgrabna. I mamy samą karcioszkę. Mamy Predator Bifrost. Bifrost brzmi jak ten most do Valhalla w mitologii nordyckiej. Chyba dobrze strzelam. I mamy samą kartę graficzną. O, może i zgrabna, ale nie lekka. Patrząc na wagę w stosunku do gabarytu, jest solidnie wykonana i to jest faktycznie solidnie. Tu mamy metal i to jest na 100% metal. Tu z boku mamy bardzo ładny, taki świecący się plastik. Bardzo fajnie to wygląda, ale jakie to jest solidne, ta góra i ten backplate. No powiem Wam szczerze, Predator, czyli Acer, zrobili tutaj dobre wejście w segment kart graficznych, bo naprawdę solidnie to jest wykonane. Bardzo ładny ten backplate, bardzo mi się to podoba. Sama karta graficzna, jak trzyma się ją w ręce, sprawia wrażenie naprawdę genialnie wykonanej. Bo gdzie bym ją nie złapał, to trzymam metal. Poza tylko tą krawędzią i tą krawędzią, która jest ewidentnie plastikowa, no ale wydaje mi się, że to dlatego, że byłoby ciężko to tak wyprofilować, jak jest w tym momencie. Tak góra, znaczy tutaj dół i góra jest metalowa i to taki solidny ten metal, wielki jest. Tutaj mamy turbinę, turbina, która ma też łopatki metalowe, nie plastikowe. Tu mamy wentylator, który oczywiście jest podświetlany i on akurat jest plastikowy. Jeszcze takiego wentylatora metalowego nie widziałem, ale to bardzo dobrze. Podejrzewam, że byłby ciężki, obciążałby silniczek, dlatego nie robi się takich metalowych wentylatorów. A turbinka już ma metalowe łopatki. No ciekawy jestem totalnie, jak to będzie działać. Bardzo ładnie wykonana. Nigdzie nie widzę kolorowych kabelków i to mi się podoba, bo w niektórych kartach graficznych, które są bardzo elegancko wykonane, no, na przykład estetykę psują kolorowe kable. Tutaj takich kolorowych kabli nie ma. Wszędzie jest ten jednolita czerń. Dwie wtyczki 8 pin. To też bardzo mi się podoba. Normalnie w zwykłej A770 jest 8 plus 6 pin, co moim zdaniem jest zupełnie bez sensu z zabiegiem. Dlaczego? Dlatego, że i tak zawsze mamy wtyczkę 6 plus 2 pin. Zawsze.
I to dwa pin, które normalnie nie jest nam potrzebne, jeżeli mamy tylko i wyłącznie wtyczkę sześciopinową, te dwa piny musimy gdzieś wygiąć, jakoś schować, wygląda to nieestetycznie, ewentualnie musimy kupić przedłużkę, która ma tylko 6 pin, żeby nam to ładnie estetycznie wyglądało. A jak mamy 8-pinową wtyczkę, no to wpinamy wszystkie 8 pinów i nie mamy problemu z tymi dwoma merdającymi pinami, więc podoba mi się, że tutaj jest 8 plus 8, a nie 8 plus 6, jak ma to Intel w swoich referencyjnych modelach. Więc akurat pod tym względem bardzo, bardzo fajnie to zaprojektowali. Tutaj pod tym, pod tym takim plastikoszkłem bardzo fajna rzecz się kryje, bo tak, tu mamy Intel Arc A770, a tutaj mamy Predator, taki niewidoczny. On prawdopodobnie będzie się świecił. Tak, patrząc na to, jak to jest tutaj na pudełku pokazane, to ten Predator będzie podświetlany i bardzo fajnie to wygląda. W ogóle mamy tutaj gdzieś, że to jest Acer? Nie, wszędzie jest po prostu Predator, więc to jest Predator. Predator, a nie Acer, więc będziemy na to mówić Predator. Bardzo fajnie to wygląda. 16 GB pamięci RAM, oczywiście to jest taka standardowa konfiguracja A770. Zobaczymy, jak tu będzie z zegarami, czy będą wyższe od tych standardowych. Tu mamy też bardzo ładne logo Predatora. Mamy fajne, bo na Torxach całe to przymocowane. Podejrzewam, że można to odkręcić i ściągnąć. Podobnie jak backplate, wszystko jest bardzo fajnie, wygląda na to, że rozbierane. I też mi się podoba, że pod tym względem mamy taki sposób kustomizacji, że możemy to bardzo łatwo rozebrać, choćby wyczyścić. Bardzo fajnie zaprojektowane. Tutaj mamy Aeroblade 3D Fan, czyli Aeroblade to prawdopodobnie chodzi o to, jak zaprojektowany jest ta turbinka. Jestem ciekawy działania tej turbinki. Naprawdę jestem bardzo ciekawy, jak ona się będzie sprawować, jakie temperatury będą na tej karcie i jaka też będzie kultura pracy. Też to fajnie wygląda. Teraz zauważyłem następny smaczek. Przez to, że jest podświetlany ten wentyl, a tutaj jest przeźroczysty, to on będzie nam tutaj się na krawędzi, jak karta będzie wpięta tak. Oczywiście rzadko wtedy widzimy wentylator od spodu, bo zazwyczaj karta graficzna jest poniżej naszej linii wzroku, czy to jak jest na biurku, czy to jak, tym bardziej jak jest pod biurkiem, ale tutaj będzie nam przez taki wąski pasek plastiku i tak ten kolorek lekko prześwitywał i to mi się podoba. Bardzo, bardzo fajnie. Jak widzicie, oglądam tą kartę i cały czas wyłapuję jakieś ciekawe smaczki, ale najbardziej jestem ciekawy tego połączenia zwykłego wentylatora, który jest tutaj przelotowy na wylot przez ten układ chłodzenia, pomimo tego, że jakby nie cała powierzchnia wentylatora przepuszcza powietrze. Część jest przysłonięta przez PCB, ale to fajnie, to znaczy, że to PCB nie jest takie malutkie. Ja na przykład nie lubię kart graficznych, gdzie PCB jest takie malutkie, pyciutkie i większość to jest tak naprawdę takie chłodzenie troszeczkę nad wyrost. Tutaj mamy to PCB fajne, duże, z czarnym laminatem. Widzimy ten laminat tutaj, jest on czarny, żadnego oszczędzania, żadnych brązowych czy niebieskich laminatów. W ogóle chyba już takich nawet za bardzo nie ma, chyba że w bardzo budżetowych wersjach. Tutaj mamy końcówki czterech bardzo ładnie zakończonych ciepłowodów. Tak jeszcze ładnie zakończonych ciepłowodów nie widziałem, żeby były takie spłaszczone, ścięte na równo. Zazwyczaj one są tak lekko zestoszkowane, a tutaj są równo ścięte. Nie widzę, ile tych ciepłowodów jest bezpośrednio pomiędzy samym procesorem graficznym, a jakby tą wejściem tutaj, czy część tych ciepłowodów na przykład zakręca w ramach tego wentylatora, w ramach tego radiatora, czy po prostu cztery ciepłowody to jest wszystko. Tutaj też widzę cztery ciepłowody spłaszczone bezpośrednio pod tą turbinką, więc ta turbinka wieje bezpośrednio na ciepłowody i po bokach oczywiście wieje też w finy radiatora. No fajny, coś zupełnie innego. Takiej karty graficznej jeszcze nie widziałem, bo widziałem kartę graficzną z turbiną, widziałem kartę oczywiście z wentylatorami, to jest taki standard, ale połączenie tych dwóch rozwiązań chłodniczych to może być bardzo ciekawe. No i przy tym oczywiście karta bardzo, ale to bardzo solidnie, jakościowo wykonana. No ale najważniejsze będzie to, jak będzie działać. I tu wszędzie są śrubki, to wszystko można bardzo widać łatwo rozkręcić. Tu są śrubki, cyk, to się zdejmuje, tu są śrubki, wszystko jest poskręcane i to mi się podoba, nie jakieś ponitowane, nie jakieś na zatrzaski, nie jakieś posklejane,
pewnie bardzo łatwo dałoby się tą kartę rozłożyć na części pierwsze, po prostu odkręcając wszystko bez nawet użycia siły. Mam wrażenie, że to wszystko by od siebie bardzo ładnie odchodziło. No, turbo ciekawa karta. Powiem Wam szczerze, byłem jej ciekawy i strasznie się cieszę, że ją przetestuję. Zarówno pod takim kątem, że jest to oczywiście test karty Intela po raz pierwszy przeze mnie, czym się absolutnie jaram, jestem mega ciekawy, aczkolwiek daję tutaj duży bufor, że tak powiem, jeżeli chodzi o karty Intela, wiadomo, że one są wczesne. Tak samo jest tutaj absolutnie świeżynką Predator, jeżeli chodzi o karty graficzne, bo nie wiem, przypomnijcie mi, bo być może się mylę, ale wydaje mi się, że jest to pierwsza karta graficzna kiedykolwiek zrobiona przez Predatora, to na pewno, a czy przez Acera też wydaje mi się, że prawie na pewno. Jeżeli się mylę, dajcie znać, bo być może są jakieś zamierzchłe czasy, o których nie pamiętam, gdzie takie karty graficzne były przez nich robione. Dlatego jaram się turbo tym testem i powiem Wam szczerze, bez zbędnego przedłużenia, praktycznie po tym jak skończę nagrywać ten unboxing, czyli już za minutę, dwie, biorę się za testy tej karty graficznej. Dajcie znać, czy podoba Wam się taki układ chłodzenia i czy cieszycie się, że mamy kolejnego takiego OEM-owego producenta wśród kart graficznych. Tym razem Predatora od Acera i we współpracy z Intelem. Ja się jaram, bo im więcej takich konstrukcji, tym lepiej, zwłaszcza, że naprawdę solidnie wykonane są te karty. Oj tak, oj bardzo solidnie. Dobra, piszcie, co myślicie o tej karciostce, tak wstępnie, na pierwszy rzut oka. A ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Widzimy się jutro w kolejnym filmie. Tymczasem życzę miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie. I do zobaczenia jutro. Cześć.